masz uśmiech. Doktorze, musi pan przyjść. Coś się stało. Już idę, już. Artur, chodzi o twoją córkę. Ona jest tutaj. Zusia? Tak, chodź szybko. Przed chwilą ją przywieźli. Wiem tylko tyle, że ktoś ją znalazł w przejściu podziemnym nieprzytomną, no i że ją reanimowano. Dziewczyna została zgwałcona. Ma uraz czaszkowo-mózgowy. 6 punktów w skali Glasgow. 150 ciśnienia. Źrenice były sztywne. Akcji 100-120. Liczne rany na głowie. Jest kroplówka. Zuzia. Zuzia. Rzucamy ją. Monitor. Monitora nie słychać. Tętno. Niech się pan odsunie, doktorze. Tętno. Jest. Dobra, nie ma tętna. Uciski. Zacznij uciski. Przygotujcie adrenaliny i amiodaron. Jest amiodaron. Zaczynaj. Lemu do 200. Jest adrenalina. Ładuję do 200. Dobra, jest 200. Dobra, odpinam tlen. Ładuję do 200. Jest 200. Odpinam tlen. Okej. Uwaga, defibrylacja. Uwaga, migotanie. Uwaga, odsunąć się. Uwaga, będzie defibrylacja. Migotanie. Ładuję 200. Jest 200, odsunąć się. Uwaga, defibrylacja. Dobra, nie ma tętna. Działaj. Lemu do 200. Migotanie. Ładuję 200. Proszę. Chodzimy w Katowicach na czas? Mogę pan spać spokojnie, jeszcze wcześniej nigdy nie przyjechał. Lecimy spokojnie podróży.
6108, odjeżdżamy. Uwaga! Za 400 metrów przejazd kolejowy. Uwaga! Za 100 metrów przejazd kolejowy. Trzymaj się prawego pasa. Za 400 metrów skręć w prawo.
Idę! Nie krzycz, bo będę musiał tego znowu użyć. Wysłuchasz, co mam do powiedzenia i sobie pójdę. O co chodzi? Kim ty jesteś? Przyjrzyj się. Jezus, kiedy to się skończy? Ja nie zrobiłem tego! Chcesz mnie zabić? Nie wiem. Chciałbym, żebyś poszedł na policję, przyznał się i dostał dożywocie. Tylko nie mogę się przyznać do czegoś, czego nie zrobiłem, nie? To już mówiłeś w sądzie. Byłeś bardzo przekonywujący, ale teraz rozmawiasz ze mną. Pójdę na policję, powiem prawdę, przyznam się i powiem wszystko, czego... Tylko jest jeden problem. Nie wierzę w żadne twoje słowo. To czego ty chcesz, człowieku? Czego chcesz? No powiedz, czego chcesz. Przecież możemy porozmawiać. Na pewno się dogadamy. Dobry Zabrze, 6108, będzie opóźnienie, 15 minut. Do centrum Wrocławia, do katedry planowane przylecie.
czasu zmiany około 15 minut. Byłem na sali, kiedy go uniewinniali. Widziałem, jak się uśmiechał w tym momencie. Za każdym razem. W każdej instancji ten sam ironiczny, bezczelny uśmiech. No bo co z tego, że był na tej dyskotece? Co z tego, że wcześniej był na warunkowym za pobicie? Nie było dowodów. Nie miał kto zeznawać. Ten jego uśmiech był dowodem. Mówił, ale jesteście durni. Wystarczyło założyć rękawiczki, bo was zaszukać. Frajerzy. Czułam pewną satysfakcję, bo co miałbym zrobić, jakbym go spotkał na zakupach? Nie ukłonić się. Mam nadzieję, że to nie była zemsta, tylko sprawiedliwość. Myślę, że dobrze zrobiłem.